Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w materiale, właściwie na zakończenie już roadshow. Jesteśmy w tej chwili we Wrocławiu, sala po konferencji opustoszała, jest chwila ciszy, za chwileczkę zwiniemy cały ten sprzęt, wsiądniemy w samochody i pojedziemy do domów, do naszych rodzin, ale jeszcze przed chwileczką udało mi się wyrwać tutaj do nas Marka Rosińskiego z firmy ASCO, dyrektor zarządzający. Myśmy wczoraj odwiedzali Was, widzieliśmy Waszą nową siedzibę, długo rozmawialiśmy. No i tu poprosiłem Marka o kilka słów na zakończenie, na dobry weekend. Marek, no jak oceniasz tą imprezę, to roadshow? Witam wszystkich serdecznie. No, oczywiście muszę powiedzieć, że takie spotkanie ludzi z branży to zawsze jest masa ciekawych, interesujących rozmów, masę ciekawych informacji, no i przede wszystkim wymiany doświadczeń. To bardzo ważne, żeby ludzie z branży security spotykali się raz na jakiś czas i wymieniali swoje doświadczenia, rozmawiali o tym, jak branża się zmienia, o tym, jak ona wyglądała 10 lat temu, jak wygląda dzisiaj, no i o tym, co najważniejsze, czyli jak branża będzie wyglądała za 10, 15, 20 lat, bo zawsze przy jakby prowadzeniu biznesu trzeba brać to pod uwagę, żeby jednak mieć gdzieś ten punkt odniesienia i ta przyszłość jest w naszej branży bardzo ważna i o tym rozmawiamy między innymi, także jako roadshow oceniam bardzo dobrze, pozytywnie i mam nadzieję, że nie jest to pierwsze i ostatnie nasze spotkanie nie tylko tu we Wrocławiu, ale gdzieś tam w Polsce. To dziękuję za tą opinię. Jeśli chodzi o ta przyszłość, no ta przyszłość jest dla nas szczególnie ważna, no bo my jednak wiekowo jesteśmy młodzi w branży security, więc perspektywa 20-30 lat, no to jest całkiem taka normalna perspektywa. Także to tak pół żartem, pół serio. Marku, byliśmy u Was w nowej siedzibie. No i pierwsza oczywiście rzecz, która się da zauważyć, to ze zmianą siedziby również przenieśliście stację monitorowania alarmów w nowe miejsce. W pewnym sensie przenosiliście dwa systemy, bo używacie SafeStar i używacie jeszcze inny system. Powiedz mi, z jakimi takimi głównymi problemami się spotkaliście przy fizycznym przenoszeniu stacji monitorowania? Firma ASCO na rynku istnieje już 30 lat. Proszę uwierzyć, że przez te 30 lat jest bardzo wiele sprzętu, który działa od samego początku firmy. Głównie są to oczywiście nadajniki, które są zamontowane u klientów, głównie nadajniki radiowe, no ale są to nadajniki, które łącznie z przenosinami musieliśmy również przenieść jakby te sygnały do innego miejsca. Cała operacja była bardzo skomplikowana, z jednej strony bardzo duże działanie działu technicznego, z drugiej strony oczywiście działu informatycznego. Tutaj no te dwa działy jakby no musiały ze sobą bardzo silnie współpracować. Najpierw opracować pewien plan tych przenosin, no i w drugiej kolejności po prostu go zrealizować. To się udało, niemniej jednak nie ukrywam, że była to mocno skomplikowana czynność, tak, czynność, taki proces. No między innymi dlatego właśnie, że raz mieliśmy dwa systemy, na dwóch systemach jakby działamy, a z drugiej strony jednak tego sprzętu było masę. Stawialiśmy nową serwerownię, budowaliśmy ją od podstaw, budowaliśmy od podstaw drugą serwerownię, zabezpieczającą nas w razie jakichś problemów z tą pierwszą. Oczywiście musieliśmy też zabezpieczyć się w zasilanie awaryjne, w łącza internetowe dodatkowe. To wszystko powoduje, że cała operacja jest bardzo skomplikowana i nie jest to taki łatwy proces. A co najważniejsze, tak naprawdę przesyłanie sygnałów trzeba było przepiąć w ciągu jednego dnia z jednej stacji do drugiej. Tutaj nie może być możliwości, żeby nie trwało to dłużej. Tak? To były godziny bardzo ważne dla nas, żeby to no, po prostu było przeniesione sprawnie. No i to się udało. Znam przedstawicieli działu technicznego u Was. Są to naprawdę wysokiej klasy fachowcy.
co na pewno ułatwiło to zadanie, bo gdybyście byli firmą, która nie ma tak dobrego i rozbudowanego działu technicznego z dużym know-how, no to ten proces no, potencjalnie mógłby się nie udać tak naprawdę, nie? Że tak jak mówisz, tych dużych elementów, tych elementów składowych jest sporo. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że widzieliśmy tą nową stację, ona jest zupełnie imponująca, zupełnie taka nowoczesna. Jest po prostu no, silny obóz, że tak powiem, rozbiliście, także to naprawdę miło widzieć. Dziękuję, faktycznie ona nie tylko wygląda na nowoczesną, ale jest też na wskroś nowoczesna. Staraliśmy się jakby budować ją w oparciu o nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Braliśmy szereg możliwości jakby pod uwagę, no wybraliśmy te, które uważaliśmy za te najlepsze. Na pewno jakby same przenosiny, przynajmniej jeśli chodzi o system SafeStart, przebiegły dość sprawnie. No bo jednak rozwiązanie chmurowe jest to takie rozwiązanie, które można bardzo łatwo zaimplikować w innym miejscu i tak, i nie jesteśmy tutaj związani siedzibą. No, przeszło to naprawdę sprawnie i tutaj muszę powiedzieć, że jako rozwiązanie sprawdziło się do takiej szybkiej migracji, tak, migracji w inne miejsce. Słuchaj, my tutaj jednym z takich przewodnich tematów tego roadshow jest cyberbezpieczeństwo. Dosyć sporo uczestników dotrwało do końca do tego wykładu. Też miałeś okazję tego posłuchać. Tam dużo było takich rzeczy, które ja przytaczałem z życia wziętych. Powiedz mi, jak ty oceniasz to cyberbezpieczeństwo w branży ochrony? To w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że ja nie jestem informatykiem z wykształcenia. Faktycznie ten dział informatyczny mamy w firmie rozbudowany i oni dbają o to, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione. Nie do końca wiem, jak to jest, się odbywa, ale, widzę, że no, jakby jest ogrom pracy wkładany w to, żeby faktycznie te dane w firmie były zabezpieczone. Temat haseł jest istotnym elementem cyberbezpieczeństwa, podobnie jak i szyfrowanie, bo co do zasady, jeżeli my te dane przechowujemy w bezpiecznym miejscu i jeszcze je zaszyfrujemy i używamy sensownych haseł, no to już możemy powiedzieć o takim standardzie, takim niezbędnym minimum, który generalnie ogarnia nam pewnie z 80% przypadków. Myślę, że wy się o przyszłość nie martwicie jakoś specjalnie. Nie martwimy się, ale faktycznie ciężko pracujemy. Codziennie dbamy o to, żeby klient był zadowolony. Codziennie myślimy o tym, jak jeszcze dodatkowo zwiększyć tą satysfakcję klienta, ale co najważniejsze, jak sprawić, żeby klient czuł się bezpieczny. Bo to jest dzisiaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby klient faktycznie, ostatecznie czuł się bezpieczny. Przyszłość na pewno będzie przynosiła w naszej branży zmiany, to jest jakby pewne. Pewne, tak. Z jednej strony będzie następowała mniejsza bądź większa, ale będzie następowała konsolidacja rynku. Na pewno więksi gracze będą przejmować mniejsze agencje i świadczyć swoje usługi jeszcze bardziej globalnie. Z drugiej strony na pewno będzie postępowała taka informatyzacja. Aplikacje to są rzeczy, które na pewno już na stałe zagoszczą w naszej branży. Z jednej strony klienci chcą mieć informacje o tym, jak działają ich systemy włamaniowe, a z drugiej jest to też jakby łatwość w obsłudze tych systemów alarmowych czy innych usług. Jak się ma apkę mobilną. Tak, to jest dużo sprawniejsze, dużo szybsze i tak naprawdę wszędzie, gdzie są na całym świecie, mogą sobie z niej skorzystać i sprawdzić, jak wygląda bezpieczeństwo domu, firmy. No taki jest trend chyba. Miałeś okazję obejrzeć ten nasz wykład o akcji promocyjnej, o SafeStart Go. Tak. Z tymi wyszukiwarkami, tak? Jak to oceniasz? Znaczy, no, działa to bardzo fajnie. Jest to aplikacja zachęcająca na pewno do w ogóle skorzystania z ochrony. To wszystko staje się coraz bardziej prostsze w obsłudze. Dostępne. Coraz bardziej dostępne. W związku z tym myślę, że klienci będą z tego korzystać i jest to przyszłość, tak? Marku, dziękuję ci bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I że tak powiem, do częstego widzenia.
Dziękuję. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Będziemy się widzieć dopiero za kolejny tydzień, dokładnie rzecz biorąc 8 kwietnia będziemy w Gdańsku, 10 kwietnia w Poznaniu i 12 kwietnia w Warszawie. Jeżeli chcecie się jeszcze zapisać na którejś z tych trzech konferencji, można to zrobić. Zapisujcie się i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję.